Czuję, że gromadzą się nade mną ciężkie deszczowe chmury. Kiedyś powiedział taki pewien człowiek, który nagle uświadomił sobie, że pewne zaniedbania, których się dopuścił, zaniedbania finansowe, nagle zaczynają właśnie zbierać się nad jego głową. To jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość, że się gromadzą nade mną chmury. Albo że idzie jakiś potężny wiatr, on się już zbliża. I nie mogę udawać, że tego nie ma. Nie mogę jak dziecko zamykać oczy i mówić, nie ma tych chmur. Nie słyszę zbliżającego się wiatru, który za chwilę wszystko może zmieść. Dojrzały człowiek to jest ten, który zanim stanie się jakieś największe zawirowanie, zanim jakieś bardzo poważne konsekwencje zaczną dotykać jego życia, w porę się orientuje, że sprawy mają się naprawdę już poważnie i że trzeba w adekwatny sposób zareagować. To samo dotyczy spraw duchowych. Uświadamiam sobie, że już bardzo daleko zabrnąłem, że na przykład już bardzo dawno nie byłem u spowiedzi, długo się nie modlę. Ileś miesięcy temu dopiero przystąpiłem do Komunii Świętej. Moja relacja z Bogiem obumiera. Ciężkie chmury gromadzą się nad nią. Czy zamierzam nic z tym nie robić? Czy zamierzam odczytać te znaki i natychmiast, już dłużej nie czekając, wybiec naprzeciw temu, który dobija się do mnie, który walczy o mnie, który daje mi znaki, chodź, chcę cię zbawić.